Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski maptur na mapie Urianwara. Mapa została wydana przez SP24699, tak się nazywa autor. Pojemność mapy jest 100,18 MB. Została wydana 30 stycznia 2023 roku na wszystkie platformy. Tu od razu już mogę zacząć od slotów, ponieważ nie ma tutaj farmy. Na wszystkich poziomach jest 509, także tutaj nie ma też żadnych możliwości, żeby to obniżyć, czy coś takiego. Ponieważ zaczynamy tu od zera, od totalnego zera, mając troszeczkę, totalne zero, mając troszeczkę pieniążków tutaj, nie? Są mody, które pozwalają też usunąć te pieniążki, także na konsolach. Więc można zacząć od totalnego zera. Mapa wygląda w ten sposób. Jak widać, nie zaczynamy od żadnego miejsca. Nic nie należy do nas. Jestem na poziomie łatwym. Więc gdzie się ulokujemy, od czego zaczniemy, to wszystko zależy od nas. Gdzie, jak, co wygląda. Jest to zarazem też również ciekawa mapa, ale to za chwilę. Najpierw może porozmawiamy jeszcze o cenach. Jedno z większych tutaj jest pole, aczkolwiek jest to łąka. Aha, jest to teren leśny i to kosztuje 193 tysiące. Jeśli chodzi o pola, no to później to zależy od Was, czy to zrobicie sobie pole, czy nie. Ale jeśli chodzi o same pola do upraw, to jest 217, 317, 138, to jest 274. No, za 10, za 4,30 hektara. Tutaj jeszcze jest małe poletko też. To jest za 166. Także, o, jeszcze tu jest taka drobizna. 0,39 hektara za 30 tysięcy. Także można zająć się takim małą uprawą, bądź od razu uderzyć w cienkie drzewa, bo tu drzew jest dookoła bardzo dużo mnóstwo. Co jest ciekawym właśnie, autor tutaj w opisie informuje nas, że mamy spersonalizowany kalendarz, czyli wchodząc tutaj, tak to wygląda. Jest to dość... O! No jest spersonalizowany, ok. Jak i również informuje nas, że zimy są śnieżne, ciemne, czyli okres zimowy i mamy możliwość wyciągnięcia i użycia sprzętu na maksimum do odśnieżania, jeśli chodzi. No i tutaj może chodzi o to, że mamy możliwość sobie zakupienia drogi, tak jak tutaj widzicie. O, można sobie zakupić drogę i jeśli chcemy, możemy ją odśnieżać regularnie od śniegu, ze śniegu. Ona kosztuje 7900, prawie 8000. Ten kawałek drogi również możemy tutaj sobie zakupić, tu odśnieżać. Coś ciekawego, coś nowego. Ten również tutaj. Także no, mapa, która coś przynosi nowego do grania. No i też sam fakt, że jest to pierwsza finlandzka mapa na konsolę, to też jest naprawdę... coś nowego dla rozgrywki na konsolę i powiem Wam, że jeśli chodzi o jakość tej mapy, to jest naprawdę w porządku. Super wygląda, cienie, barwy, kolory, no super. Dopasowana jest ok. No i co mnie interesuje, no bo jest ta gra zrobiona w stylu No Man's Land, czyli no zaczynamy od niczego i trzeba tu się, no... jak dorobić wszystkiego. Dobra, w tym celu ja najpierw jesteśmy tutaj, tu się gracz pojawia, a my sobie przeskoczymy od razu na sklep, bo na sklepie wezmę sobie, skołuję samochód, jakiś pojazd do przemieszczenia się, tu jest właśnie sklep. Wszystko tutaj widzicie w języku finlandzkim. Za sklepem jest teren, gdzie się to będzie wszystko pojawiać. No jeszcze widzę, że będę musiał sobie uruchomić opcję, którą mam
Wyłączoną. O, właśnie, coś takiego. Że widzi co i jak. Tu jest chyba jeszcze. O, tu jest skup. Tu jest sklep jakiś. Czy coś. W tym razie tu jest skup. Ale nie wiem. A, warsztat. Gdzie jest warsztat? Chyba po drugiej stronie ulicy mi się wydaje. Czy gdzie? Zaraz zajęknijmy na minimapę. Co my tu mamy? Aha, troszeczkę tam dalej jest. Dobra. Dobra, to bierzemy furę. Pierwszą, lepszą z brzegu, żeby było coś, żeby jeździło. Było ok. Dobra, weźmiemy sobie jepa. No i gdzie się pojawił pojazd? Pojazd powinien być z tyłu. Jest! Czerwony jeb. No i co? Tu za płotem, jak widzicie, już pomiędzy krzakami było widać, jest ten warsztat tutaj od sklepu. Także tutaj możecie sobie spersonalizować swoje pojazdy, urządzenia, które zakupicie. No i tak to wygląda. Tu mamy stację paliw. No i takie place, jak na przykład tutaj obok. Już zaraz popatrzymy. A on jest teren, to jest terenem leśnym w takim układzie. Dobra. To kosztuje 52 tysiące. Ale mamy taki placek i teren leśny od razu. Możliwość do wycinki drzew. Także tu wszystko zależy od was, jak sobie zagracie, jak sobie to rozplanujecie. Mamy pierwsze miejsce. To jest mleczarnia. 70 tysięcy. W sumie tu też dużo nie ma budynków, jak widzieliście na mapie. Także niewielkie ilości są, aczkolwiek możecie sobie tu zawsze coś postawić, dołożyć, prawda? Co tam będzie potrzebne. Czyli tak, No Man's Land, co potrzebujecie, to wbudujecie. Według uznania. Tu mamy kolejny punkcik, jest to skup. Tu jakiś domek, fajny, jeden, drugi. Klimat jest naprawdę ekstra. Fajnie to wszystko wygląda. Tu jakaś wyprzedaż jest gruba. Dobra, no i stąd teraz walniemy dalej kółeczko w dół. Na południe mapy pojedziemy. Przejedziemy sobie tym tutaj terenem. Tu też widzicie jakieś budynki. I tutaj, bach, i w dół. Będziemy przejeżdżać koło tej drogi, którą możemy sobie wykupić. Kupić, później ewentualnie odśnieżać, jeśli chcemy się w ten sposób pobawić. O, tu już jest taki teren poza asfaltem. No i tu jest ta droga, którą można sobie ją kupić. Ona tutaj bierze tam w tym kierunku, to ją można odśnieżać. No i jak widzicie, no drzewa, drzewa, lasy, drzewa, jak to w Finlandii. Bardzo piękny kraj. Tutaj ta droga, tej drogi się nie kupuje, bo ona jest już na posiadłości, także kupując posiadłość ma się już tą drogę. A tamte akurat drogi można osobno kupić, nie trzeba mieć ziemi wykupionej. Także to jest dość ciekawe właśnie pod tym kątem. No a jak grać na tej mapie, no to jeśli można porównać do No Man's Land, to wiecie, bo jest naprawdę dużo serii z tej mapy. Jest to, jak to się mówi, nieśmiertelna mapa No Man's Land. Z drugiej strony, tu jeszcze, o właśnie, dojeżdżamy do miejsca, gdzie jest tutaj kilka punktów. Tu mamy skup, tu mamy handlarze zwierzętami, możemy sobie kupić obornik. No i fajnie to wygląda. Kilka punkcików w jednym miejscu i można jechać dalej. Wracając właśnie do tego, że tutaj mówisz duże opady śniegu. Teraz takie moje zastanowienie się w tym kierunku, ponieważ duże opady śniegu. Ja już od początku, jak gram na tym FS22, nie spotkałem się z
takim czymś, żeby były duże opady i żeby ten śnieg się, jak to się mówi, uleżał. Czyli nawali na przykład pół metra, dwa metry, czy ileś, nie ma czegoś takiego, po prostu jest stałe tego. Nie spotkałem się z tym. Na FS19, jak była opcja modu Season, tam było więcej śniegu, było mniej śniegu, nie było to stałe, było to zróżnicowane. Tutaj jeszcze się z tym nie spotkałem. Może jest, może nie ma, nie wiem. Nie dostałem jeszcze właśnie takiego czegoś. No i tu by było jeszcze fajny ten efekt, że no ten dzień będzie tutaj dużo, dużo krótszy niż na innych mapach. Jeśli tak, no to super, to będzie mega. Tutaj mamy dwa skupy, każdy będzie odpowiedzialny za inne materiały. Mamy tutaj BI1 i BI4 do wyboru, co tam potrzebujemy się pozbyć. No i tutaj mamy również skup typu pewnie jakieś uprawy, które będziemy hodować na łąkach, znaczy na łąkach, na polach, które są tam. O, nie, fabryka! To jest fabryka. Ale ta fabryka to trzeba sprawdzić, że kosztuje. A, młyn fabryka. 96 tysięcy standardowo. No, przeskoczy. Także jeśli ten efekt będzie tutaj działał na tej mapie, to myślę, że może zrobić furorę również ta mapa. Nie ukrywam, no. Ma swój klimat. A z tym będzie miała naprawdę niepowtarzalny klimat. No jeszcze, jeśli by do tego doszło ta ilość śniegu tutaj taka większa niż na innych mapach, to wow. I to już będzie mega, naprawdę. Jeśli to się udało osiągnąć na tej mapie i jest to możliwe, to na pewno będę chciał sobie zagrać na niej. Bo troszeczkę tutaj pojeżdżę po niej, pojeździłem, no to już stwierdzam, że jest fajna, żeby rozegrać coś na niej. Coś ciekawego, coś wymyślić sobie. A takie mapy to tylko pobudzają wyobraźnię. Bardzo fajnie. No i jeszcze kawałek, dojedziemy tutaj do punktu właśnie ostatniego. Tak myślę, że już to ostatni jest. Bo co tu innego może być, jak nie tartak. Proszę. Mamy tartak, który możemy sobie zakupić. To jest 180 tysięcy. No i w tym tartaku coś jest, jak to mówię, zmodyfikowane. Także tutaj będziemy mieć deski. To będziemy mogli zrobić deski, ale te deski będą mieć podwojoną kubaturę. I będą troszeczkę inaczej wyglądać. Będą wyglądać jak te, jak foszty. O, w ten sposób. To będą w postaci deski. To nie będzie tam chyba 1000 litrów, tylko będzie 2000 litrów. Także to jest troszeczkę od modera usprawniony ten tartak. Także to możecie sobie też wziąć pod uwagę. Taki akcent od tego, od właściciela, od twórcy. Nie wiem, co to jest. Tu jest jeszcze jakaś farma. Jeszcze tam podskoczymy do ostatniego punktu. I myślę, że to już będzie ostatni punkt na tej mapie, bo tu nic więcej za bardzo nie ma. Jest kilka dróżek, ścieżek, ale to musicie sobie zbadać sami, ponieważ tam raczej nic ciekawego się nie będzie rozgrywało, znajdowało. Oprócz lasu, tu jest miejsce, gdzie się pojawiliśmy. I teraz szybciutko śmigniemy sobie tam tymi wolnymi łączkami właśnie do tego punktu, który się tam znajduje, przy tym polu numer 3 i 4. To są jedne z tych mniejszych pól, chyba z najmniejszych tutaj, które możemy coś na tym hodować. Zaraz. Dobra. Na razie jedziemy tu, a później jeszcze muszę coś zerknąć.
O, tu jest pole numer 3, pole numer 4. I tu coś się pojawiło. Co my tu mamy? Skup. Tu jest skup i skupisko jakichś domów. Także... Czy to można nazwać wioseczką? Raczej nie, to raczej taka farma, którą można by było sobie wykorzystać jako stacjonarną farmę na początku. Ale mnie interesuje to miejsce przy tym przystanku, gdzie się znajdujemy. Zaraz, co tu mamy? Tu jest łąka. A i tu jest łąka, dobra. Bo myślałem, że to są pola uprawne, nie wiem czemu. Tak mi w pamięci utkwiło. No i tutaj mamy też stodołę, którą też można sobie wykorzystać, prawda? Jako przy przystanku do czegoś. Czy kupić sobie ten teren, ile on tutaj kosztuje? Gdzie my się znajdujemy? O, to będzie sporo kosztowało, 120 tysięcy. No. No i tak to wygląda ta mapa. Nie ma tu za bardzo co spekulować, jak grać, bo większość z was wie na pewno co i jak, z czym to się je. Także no, zapraszam do sprawdzenia sobie, czy twórca miał rację mówiąc, pisząc właśnie te dodatki, te ciekawe takie, no tej mapy spersonalizowane, czy nie. Sam jestem ciekaw, sprawdzę sobie to później, może jak będę grał i pokażę wam, jak się za to wziąć. Zobaczymy. Z mojej strony na razie to wszystko. Pozdrawiam was gorąco z zielonej Finlandii i widzimy się w kolejnym polskim mapturze już niebawem. Na razie, cześć.